Kiedy ziemniaki trafiły do Europy, zaczęto uprawiać je na wielką skalę, likwidując przy tym problem głodu we wielu miejscach. Niestety głód powrócił wraz z pojawieniem się choroby zwanej zarazą ziemniaka, która zdziesiątkowała wiele upraw. Zaraza ziemniaka atakuje głównie pomidory i ziemniaka, bardzo rzadko atakuje inne gatunki z rodziny psionkowatych. Choroba jest łatwa do rozpoznania, po zaatakowaniu na łodygach, liściach, owocach czy bulwach pojawiają się brązowe plamy, które z czasem się powiększają. Przy odpowiednio wilgotnej i ciepłej pogodzie pojawia się biały nalot. Zapobieganie, ograniczanie i zwalczanie zarazy, zmianowanie roślin, 4-letnia przerwa w jednym miejscu, usuwanie i najlepiej palenie lub wyrzucanie poza obszar uprawy chorych części roślin i całych chorych roślin po sezonie, uprawa różnych odmian, testowanie, w przyszłości uprawa tych najmniej wrażliwych. Należy starać się uprawiać odmiany o jak największej odporności. Często są to odmiany rosyjskie czy też ukraińskie, na przykład Aurea, ale nie jest to warunek. Uprawa roślin pod osłonami, zadbanie o właściwą kondycję roślin, sadzenie na użyźnionej ziemi, w której nie zabraknie pokarmu. Należy pamiętać o dodatkowym nawożeniu, na przykład gnojówką z pokrzywy. Uprawa na słońcu, gdzie liście szybko wysychają, sadzenie zdrowych roślin i bulw. Unikanie sadzenia ziemniaków i pomidorów blisko siebie, nie podlewanie roślin po liściach, uprawa odmian bardzo wczesnych, dzięki czemu szybko zbierzemy plon, zanim choroba się rozwinie, zbieramy przy suchej pogodzie, opryski chemiczne, oczywiście zastosowanie różnych fungicydów, choroba potrafi nabierać odporności na środki chemiczne, a także przebija odporność odmian. Opryski ekologiczne, na przykład herbatą tymiankową, czyli wódka plus tymianek plus oregano, opryski z drożdży, mleka, skrzypu, czosnku mogą być jednak mniej skuteczne, ale warto próbować. Ja opryskuję głównie herbatą, która wydaje się być najlepsza. Opryski profilaktyczne, szczególnie po opadach deszczu. Czynnikiem zwiększającym pojawienie się zarazy są opady deszczu, susza zmniejsza ryzyko porażenia. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał.